postawa, no taka bardziej byśmy powiedzieli komfortowa, czyli postawa siedząca. My w tej chwili też siedzimy, ze sobą rozmawiamy i tu już jest właśnie też głębia tej postawy. Co ta postawa siedząca wyraża? Postawa siedząca, też takie pierwsze skojarzenie, jakie nam często pewno przychodzi, jest to postawa ucznia. Uczniowie w szkole siedzą, tak jak mówiliśmy, wchodzi ten wyższy rangą nauczyciel, on stoi, w tym momencie uczniowie siedzą. I przyjrzyjmy się znowu liturgii mszy świętej, wszystkie momenty w tych, w których właśnie przyjmujemy tę postawę ucznia, w których w jakiś sposób jesteśmy nastawieni na słuchanie, na przyjmowanie różnych informacji, wtedy jest ta postawa siedząca. W tym oczywiście też jest wielka mądrość Kościoła, bo ta postawa jest najbardziej też komfortowa dla naszego ciała, wtedy rzeczywiście nie skupiamy się na jakimś tam bólu, na jakimś zmęczeniu, tylko ta postawa pozwala nam rzeczywiście całą naszą uwagę skupić na danej treści, która jest w jakiś sposób nam komunikowana. No i znowu przyjrzyjmy się drugim mszy świętej, kiedy tą postawę przyjmujemy. W trakcie czytań, lekcji, czytanie pierwsze w uroczystości niedzielę, także w trakcie drugiego czytania, nakazania, które tutaj też, jak każdy z nas pewno mógłby tutaj podawać przykłady, wiemy, że trwają raz mniej, raz dłużej. Też ta postawa niewątpliwie sprzyja temu dobremu odbiorowi tej właśnie treści. Tak samo przyjmujemy tę postawę już w momencie dziękczynienia po Komunii Świętej. Znowu to jest taki czas dla nas, kiedy możemy właśnie z jednej strony modlić się, bo to tak samo ta postawa w żaden sposób nie wyklucza modlitewnego charakteru naszego przeżywania danego fragmentu liturgii, a z drugiej strony jest dalej tą postawą właśnie tutaj ucznia. No i też nawet na koniec powiedzmy, bo jest często też, no trzeba by to podkreślić, przyjmujemy postawę gotowości przyjęcia pewnych uwag. Mam na myśli ogłoszenia parafialne. Dokładnie. No bo to są pewne zapowiedzi, ale ja jestem wtedy gotów, tak, ja chcę posłuchać, bo ja jestem ciekaw tego, co się dzieje i tak jak tam Słowo Boże, które chciałem wysłuchać, nauczający Chrystus do mnie kierował to Słowo, tak teraz my, ludzie, chcemy sobie coś wyjaśnić, chcemy sobie coś powiedzieć i w tym momencie również właśnie siedzimy spokojnie, nikt tam już nóżkami nie przebiera, że gdzieś tam chce to kończyć. On chce wysłuchać króciutko, o czym tutaj no jeszcze w danym tygodniu będzie mowa, co się będzie działo i tak dalej. Bardzo ważna, bardzo ważna. Też ta postawa, tutaj taka kolejna myśl mi się zrodziła, że też zakłada naszą pewną relacyjność. Jak każdy z nas wie, liturgia to też nie jest jednostronny przekaz. Dzieci już w szkole podstawowej, ucząc się definicji najprostszej modlitwy, mówią, że to jest rozmowa z Panem Bogiem. Jak wiemy, każda rozmowa polega na akcji i reakcji. I tutaj znowu właśnie, nawet my teraz przyjmujemy tę postawę siedzącą, bo ona sprzyja właśnie temu dialogowi, temu naszemu też zasłuchaniu się, czy otwarciu serca na to, co jest do nas mówione. Więc niewątpliwie ta postawa też temu będzie sprzyjała, właśnie temu dialogowi, czasem nawet jak przyjaciel z przyjacielem. Nazywamy Jezusa Chrystusa często naszym przyjacielem, więc to też może być nasza postawa, która wyraża tą gotowość do podjęcia dialogu z przyjacielem. W ogóle ten znak, ołtarz, stół jest moment, kiedy my zasiadamy przy tym stole, bo my chcemy tej głębi spotkania. Postawa siedząca jest bardzo taka rzeczywiście głęboka, bo ona mówi, ja jestem gotów na odbiór. No właśnie, przyjmowanie pokarmu, ja jestem gotów, ja siedzę, ja czekam. Teraz Ty coś chcesz mi tu ważnego przekazać. Nie tylko powiedzieć, przekazać. Bardzo szerokie pojęcie. Bardzo często też ten biblijny obraz nieba jako uczty pokazuje nas jako tych, którzy są zaproszeni na tą ucztę, którzy wspólnie będziemy zasiadać do wspólnego stołu. Tak. To też jest właśnie może taka też postawa wyrażająca tą naszą nadzieję na to przyszłe niebo, na tą ucztę, na którą miejmy nadzieję wszyscy się tam spotkamy. Omówiliśmy te najbardziej tutaj no zasadnicze, które no towarzyszą każdej liturgii, bo rzeczywiście ta postawa, czy stojąca, czy siedząca, czy klecząca, one są najbardziej takie wymowne. Ale tutaj, no właśnie, ta, kiedy jest ta akcja liturgiczna, procesja, kiedy idziemy, no to jest również bardzo głęboka postawa, choć może czasem nawet nie myślimy o tym. Bo wiadomo, pierwsza chyba najważniejsza procesja. My z domu idziemy na spotkanie z Panem. Ja pamiętam, miałem starszego proboszcza, katechety, który zawsze to mówił. Msza święta rozpoczyna się w domu. Kiedy wychodzimy z domu, on to mocno podkreślał,
bierzemy modlitewnik, bierzemy książeczkę i idziemy. Bardzo głębokie to było i rzeczywiście to mi gdzieś tam mocno zaległo. Co byśmy tutaj o procesji powiedzieli? No właśnie, tutaj też w poprzednich postawach często skupialiśmy uwagę na tym, że te postawy wyrażają naszą gotowość, a procesja idzie już jakby właśnie ten krok dalej. Z tej naszej gotowości rodzi się już właśnie konkretna nasza akcja, nasze wyjście, nasze przemieszczenie się. Tutaj też, jak ksiądz podkreślił, sama liturgia, zwłaszcza ta liturgia Eucharystii, jest pełna procesji. Pierwsza procesja, tutaj głęboko możemy właśnie to już oddać, że ta procesja z domu do kościoła. Świetnie, jeśli tą procesję nie przeżywamy ich sami, jeśli to nie jest tylko ta nasza taka właśnie osobista, ale kiedy jest procesja na przykład całej rodziny, jakie to też jest budujące, dla nas to też jest jakaś manifestacja właśnie tej naszej wiary, kiedy możemy dać świadectwo, że wspólnie, rodzinnie ten dzień chcemy spędzić właśnie na liturgii w kościele. Kolejna procesja już oczywiście w kościele, procesja wejścia. Wtedy, kiedy cała służba liturgiczna wraz z celebransem udaje się z zakrystii do prezbiterium. Oczywiście wędrówce tej procesji towarzyszy śpiew, następują kolejne części mszy świętej i za chwilę mamy kolejną procesję, procesję z Ewangeliarzem. W trakcie uroczystych liturgii widzimy właśnie tę procesję, czyli znowu to uroczyste wniesienie księgi. Pokazuje nam ta procesja, że coś ważnego się dzieje, coś się zmienia. Wchodzi Ewangeliarz w asyście świeczek, w asyście kadzidła, za chwilę będzie właśnie ta proklamacja Słowa Bożego. Kolejna procesja, procesja z darami. Jest bardzo pięknym zwyczajem w wielu parafiach, że te dary właśnie ofiarne są przynoszone przez ludzi wiernych. Każdy z nas w tym momencie może uczestniczyć aktywnie w tej liturgii. Tutaj Sobór Watykański II też bardzo mocny kładł nacisk na aktywny udział ludzi świeckich oczywiście w liturgii. I to może być jednym z tych wyrazów, kiedy ci ludzie przynoszą te dary, przynoszą dar chleba, dar wina do ołtarza. To jest też taki bardzo ważny moment, który mi się wydaje, warto tutaj też podkreślić. Jest to też czas dla nas, kiedy każdy z nas w swoim sercu może w tym momencie ofiarować Panu Bogu w tej swojej procesji, może takiej nawet duchowej. Jakby idzie z tym, nie? Kładzie na myślach. Kładzie na ołtarzu wszystko, co dobre, ale też to, co złe w swoim życiu. Prosi Pana Boga, aby swoją mocą przemienił to. Tutaj też bardzo ważne właśnie znaczenie tej procesji właśnie na ofiarowanie darów. Kolejna procesja, procesja komunijna. Tak. Tutaj też wychodzimy z naszych miejsc w kościele, aby właśnie przyjąć Pana Jezusa. Znowu właśnie procesja. No i kolejna procesja, już ta ostatnia praktycznie, jest to ta procesja na zejście. Tutaj oczywiście niektórzy liturgiści mówią, że to już nie wchodzi w kanon tych procesji mszy świętej, no ale widzimy też konkretny ruch, kiedy służba znowu tą samą drogą wraca do zakrystii, czyli do tego miejsca, gdzie ta liturgia się rozpoczynała. A my też procesyjnie wracamy do domu. Wróćmy do tych myśli. Znowu, nie wiem jak to u księdza w domu, ale u nas babcia, albo jak to było u nas Oma, zawsze mówiła, z kościoła, z błogosławieństwem wraca się do domu. I rzeczywiście wtedy ten powrót, my niesiemy to wszystko, tą łaskę, to błogosławieństwo, my wracamy do tych swoich domostw. To jest, tak też myślę, bardzo głęboka postawa. No ale teraz, no bo nie tylko te procesyjne akcje w czasie liturgii w kościele, ale także i poza kościołem i one też są bardzo wymowne i głębokie. Tak, to niewątpliwie do tych procesji ta taka najbardziej popularna, moglibyśmy tak powiedzieć, czyli procesja Bożego Ciała. Wiemy, że to jest właśnie jeden z tych czwartków po Wielkanocy, kiedy wychodzimy na ulice naszych wiosek, naszych miast, aby wspólnie przeżywać naszą wiarę, pokazać też innym ludziom. Zobaczcie, jesteśmy wierzący, nasz Bóg jest wśród nas i z tym Bogiem idziemy właśnie, też prosząc o błogosławieństwo. Jaka też jest głęboka wymowa tych modlitw, właśnie oracji w trakcie tych błogosławieństw, kiedy prosimy o błogosławieństwo nie tylko nas, ale też naszych domostw, naszych miejsc pracy, kiedy zapraszamy Pana Boga właśnie do najbardziej prozaicznych momentów naszego życia. Chcemy, żeby to życie rzeczywiście doszczętnie było tym Bogiem i Jego błogosławieństwem oczywiście przeniknięte. Procesje, które może nie tyle w miastach są tak dobrze znane, ale procesje, kiedy idziemy do krzyży na tak zwane dni krzyżowe, również. Ja to jeszcze to właśnie gdzieś z dzieciństwa pamiętam. Może moja rodzinna miejscowość też nie ma to jeszcze tak wielkiej skali ta procesja, ale też właśnie w dni krzyżowe, kiedy właśnie ludzie zgromadzeni w kościele, prosząc Pana Boga znowu o błogosławieństwo, urodzają, ploną.
jakże ważne, z śpiewem litanii do wszystkich świętych udają się do konkretnych krzyży na terenie parafii, aby tam prosić o to właśnie Boże błogosławieństwo dla pracy na roli, z której jak wszyscy właśnie żyjemy, jak w pieśni śpiewamy Boże, z Twoich rąk żyjemy. No właśnie, to taka też głęboki zmysł ludu, że właśnie no bez Boga ani do proga, jak to się często mówiło tutaj u nas na Śląsku, że zapraszamy Pana Boga właśnie nawet no w każdą czynność, w każde nasze dzieło w ciągu roku. No i chyba ta jedna z trudniejszych procesji, ale też bardzo głęboka procesja na końcu naszego ziemskiego pielgrzymowania, no ona też ma niesamowitą wymowę i też rzeczywiście jest procesją, bo życie nasze choć zmienia się, ono się nie kończy. Tak, przynosimy zazwyczaj wtedy w tej procesji doczesne szczątki naszych zmarłych na miejsce oczywiście tylko doczesnego spoczynku, tego chwilowego, to nie jest miejsce wiecznego spoczynku, jak czasem mylnie myślimy. Również to się dzieje procesyjnie. Często mówimy, że odprowadzamy to ciało właśnie na nasze cmentarze. Też oczywiście zależnie od warunków, różną to przybiera formę, te kondukty pogrzebowe, ale jest to też rzeczywiście konkretna procesja z jednego miejsca, gdzie dochodzimy do miejsca pochówku naszych bliskich. Jeszcze jedna procesja gdzieś tutaj też mi przychodzi na myśl, właśnie trwamy w okresie Wielkiego Postu, czyli te procesje związane z drogami krzyżowymi. Pięknym zwyczajem jest, że wychodzimy z tymi procesjami znowu na ulice naszych miast. Jest to kolejna okazja, aby właśnie pokazać no, naszą wiarę, nasz sposób jej przeżywania, a też poniekąd może i zachęcić innych, zaintrygować tym wszystkim, pozytywnie zaintrygować, że właśnie nie wstydzimy się tego, co przeżywamy. My czasem tak troszeczkę, bym powiedział, bardzo ciepło myślimy o tej drodze krzyżowej, bo w naszych kaplicach czy kościołach, na ścianach kościołów mamy te 14 stacji, idziemy od stacji do stacji, zaduma, spokój, ale Chrystus szedł ruchliwą i taką wręcz gorącą ulicą Jerozolimy i tam się wszystko działo. Powiem, doświadczyłem tego w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej i kiedy przeżywaliśmy tam właśnie tą procesję, nawet nie w takim stopniu, bo myślę, że wtedy to było jeszcze bardziej takie no, złowrogie i takie bardzo no, mocne tutaj, ale mimo wszystko tu cię ktoś ciągnie za rękaw, tutaj ktoś tam handluje, tam ktoś się modli, ktoś śpiewa. Chrystus też tak szedł i może to też jest bardzo właśnie głębokim znakiem tej procesji. Ale księże, spróbujmy zlądować do tego piątego tutaj bardzo ważnego znaku, jakim jest właśnie postawa leżenia krzyżem. Ta postawa jest zarezerwowana do dosyć nielicznych liturgii w ciągu całego roku eucharystycznego. Może zacznijmy od tych momentów, kiedy mamy wszyscy okazję tę postawę właśnie widzieć. Jest to liturgia Wielkiego Piątku. Kiedy nasi kapłani tę postawę przyjmują, wtedy przyjmują tę postawę właśnie leżenia krzyżem, symbolizuje to znowu odejście pasterza, bardzo głębokie przeżywanie tej liturgii, jakże wymowny gest, głęboko modlitewna postawa. Zobaczmy, że wtedy praktycznie, jak głębokie to jest uniżenie człowieka, kiedy staje się praktycznie posadzką. Człowiek leży przed Panem Bogiem. Znowu Pismo Święte dostarcza nam świadectw, kiedy w momentach właśnie spotkania z Panem Bogiem często ludzie padali na ziemię. Na twarz. Na twarz. Tak to właśnie tam jest powiedziane, nie? Pada na twarz. To jest w języku greckim, jeśli dobrze pamiętam, proskenei. Proskineza, tak. Proskineza, tak. Leżeć rzeczywiście, no jak pies. No taki już no, całkowicie oddany, rzeczywiście pozbawiony no, wszystkiego, co by było jego jakąś taką godnością, on się wtedy uniżył już całkowicie. Tak, to jest taka nawet gotowość, można obrazowo dalej mówić, Panie, przejdź po mnie, tak. Ja jestem po prostu Twoim sługą, zrobię dla Ciebie wszystko. Każdy z nas właśnie, tak jak mówimy, widzi tę postawę, ma okazję ją widzieć w trakcie przeżywania Triduum Paschalnego w Wielki Piątek w swoich parafiach, ale jest jeszcze okazja w ciągu roku, kiedy ta postawa znowu jest przyjmowana. Jest to okazja w trakcie święceń, zarówno tych diakonatu, jak i prezbiteratu. Z tego, co też mi wiadomo, w wspólnotach zakonnych, w momencie ślubów wieczystych, również przez tych kandydatów do tych ślubów, ta postawa jest przyjmowana. Co się dzieje w trakcie przyjęcia tej postawy? Oczywiście kandydaci, padając właśnie na tą postawę, w tle jest śpiewana litania do wszystkich świętych, prosząc stawiennictwa tych wszystkich świętych. W tak przełomowym, w tak ważnym momencie
życia dla tych ludzi. To zarówno ksiądz, jak i ja pewno możemy wrócić myślami do tego, kiedy leżeliśmy krzyżem. Ja kiedy w ubiegłym roku w maju pierwszy raz przyjąłem tą postawę, mam też świadomość, że to jest dla nas okazja, kiedy całe życie człowiekowi... Ale tam właśnie, bo ta postawa przełomu i to jest bardzo ważne, bo to może nawet nawiązuje do tutaj tych słów świętego Pawła, że no umiera stary człowiek, i on bo on za chwilkę, on tej postawie nie pozostanie. On z niej się zerwie, on powstaje, rodzi się nowy. To już jest ktoś inny, to już jest rzeczywiście... Tam wtedy padła ta decyzja, tam się to jakby coś zamyka, coś się kończy i otwiera się nowy rozdział. Rozpoczyna się rzeczywiście coś bardzo głębokiego. Sam moment nawrócenia świętego Pawła. Tutaj bliści się będą kłócić, czy on spadł z konia, czy tylko spadł, ale upadł w proch, z którego powstał. Każdy człowiek powstał, mamy jeden z tych opisów pięknych, biblijnych, powstajemy z prochu i tutaj rodzimy się. Powstaje nowy człowiek, nie żyje już ja, żyje we mnie Chrystus, słowa świętego Pawła. Postawa właśnie, która jest momentem na pewno przełomowym i pokazuje, że tuż po właśnie po zakończeniu jakby trwania w tej postawie będzie to już inny człowiek, coś się bardzo ważnego zmieni. Tak tutaj mówiliśmy. Albo to będzie profesja zakonna, albo moment święceń w życiu mężczyzny właśnie, czy to zarówno święceń diakonatu, czy święceń prezbiteratu, a także święceń episkopatu. Tam również kandydat przyjmuje tę postawę właśnie na czas litanii do wszystkich świętych. Tak teraz jeszcze mi się coś przypomniało, bo mówiliśmy o różnych procesjach i kiedy powiedzieliśmy teraz właśnie o tej postawie no, leżenia i ona mocno się wiąże tutaj z tym życiem kapłana, to może by tam warto jeszcze było dodać do tej procesji procesję młodych do ołtarza. Też bardzo głęboka procesja, bo rzeczywiście wiemy, że liturgia przewiduje tutaj no, przynajmniej te trzy bardzo podstawowe. Albo kapłan wita ich u progu świątyni i wprowadza procesyjnie, albo nasz szczególnie polski zwyczaj, kiedy to ojciec pannę młodą również wprowadza procesyjnie, to ma tą samą głębię, to jest niesamowicie głęboka liturgia, albo też oni sami podchodzą do ołtarza. Rzeczywiście, więc to jest też, myślę, bardzo głęboka procesja. Ona mi w tej chwili przyszła na myśl, nawet jakby dopełniając jeszcze tamtych wypowiedzi, bardzo teologiczna i bardzo głęboka. Te procesje zazwyczaj, nawet mając taki ludowy charakter, właśnie przekazują tą głębię, to przejście z jednego stanu do drugiego. Tutaj mi się znowu jeszcze jedna myśl zrodziła. Na Śląsku to mówimy Opfergang. Ta procesja, kiedy wierni, zazwyczaj ci związani z intencją danej mszy świętej, obchodzą ołtarz, jakby też składając ten swój konkretny dar, to właśnie przechodzą z swojego miejsca, obchodząc ołtarz, składając ten pieniążek. Kolejna z ważnych procesji, tutaj mówię, w kulturze śląskiej dla wielu właśnie to jest taki wyznacznik bardzo mocny też powiązania się z osobą, za którą się modlimy w trakcie tej mszy świętej, którą w jakiś tam sposób wspominamy. To jest w ogóle bardzo, bo myślę w Gliwicach my nie znamy tego zwyczaju, bo to jest zwyczaj no jeszcze dawny, szczególnie związany tutaj z archidiecezją wrocławską i dawnymi dziejami. On pozostał mocno na Śląsku, ale on nie jest. On gdzieś tam rzeczywiście odchodził. Na poprzedniej mojej parafii było to, ale gdzieś to też wygasało. Nie wiem, dlaczego tak się działo. Taka też może wstydliwość, albo też niektórzy mówili, a bo to tak inni tam idą, żeby się pokazać. Nie, myśmy powiedzieli, procesja ma w sobie znak świadectwa. I to też właśnie teraz, że ja idę, bo ja chcę obejść ten ołtarz, ofiarując coś, nawet wiążąc to z tą rodziną, za którą jest ofiarowana msza święta, albo z tym zmarłym, za którego jest ofiarowana, to jest to świadectwo. I to powiązanie, to jest właśnie wtedy ten moment, ja idę, jestem aktywny w tym, bo procesja to jest niesamowita aktywność. O czym żeśmy jeszcze zapomnieli? Co można by jeszcze rzeczywiście tutaj powiedzieć? Coś patrząc dodać? Jeszcze może na wydarzenia, jakie mamy właśnie w ciągu całego roku liturgicznego, też z racji tego, no, że pełnienia przez księdza konkretnej funkcji, jakąś na pewno stricte formą procesji będą pielgrzymki, zwłaszcza te piesze, które oczywiście mimo tego też charakteru pokutnego
mają też charakter procesji. Wychodzimy z konkretnego miejsca, łączy nasz wspólny cel. Jest to też dla nas niewątpliwe świadectwo wiary. Tutaj właśnie nasza pielgrzymka chociażby na Jasną Górę, tak znana. W tej części Gliwic też pewno pielgrzymki piesze na Górę Świętej Anny te w trakcie wakacji. Czy też te wszystkie procesje, które tam się odbywają w ramach tych poszczególnych obchodów. Właśnie, dróżek kalwaryjskich. Tak. To są wydarzenia, na których tysiące ludzi wręcz z tą samą modlitwą na ustach manifestuje swoją wiarę. Nie wstydzi się tej wiary i jest w stanie ją właśnie pokazać na zewnątrz. Są wręcz dumni z tego, że mogą w taki sposób się też modlić. To też nam pokazuje, jak różną formę może przybierać nasza modlitwa. Często sobie nie zdajemy sprawy, że same nasze po prostu pielgrzymowanie już jest samo w sobie, już jest naszą głęboką modlitwą. Naszym poświęceniem naszego czasu, z którym moglibyśmy robić przeróżne rzeczy, poświęcamy na rzecz stricte oddaną Panu Bogu. Proszę Państwa, no myślę, można by tutaj jeszcze bardzo długo rozmawiać właśnie o tych postawach, bo dzisiaj nawet żeśmy uniknęli tej rozmowy właśnie o gestach. Trzeba będzie spotkać się ponownie z Państwem, by może właśnie o konkretnych gestach w czasie liturgii porozmawiać. Program Bliżej Boga. Myślę, że Państwo mają też tutaj taki odbiór właśnie tego, o czym żeśmy rozmawiali, no, że dobra postawa, dobre zachowanie, świadoma postawa, jaka by ona nie była, chociażby z tych pięciu tutaj wymienionych najbardziej zasadniczych, zbliżają nas do Boga, zbliżają nas do siebie. One, jeśli są świadomie przeżywane, pomagają dobrze przeżyć zdarzenie, ale równocześnie rzeczywiście no tutaj dużo wyjaśniają. My wiemy, dlaczego wtedy tak, a nie inaczej powinniśmy się w danym momencie zachować. Myślę, zakończymy dzisiaj to spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję za kopalnię tej wiedzy, bardzo takiej osobistej i myślę takiej, która właśnie wypływa też z tego, że ten, który gdzieś jest odpowiedzialny za całą ceremonię, musi też wiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej w tym momencie ta liturgia ma przebiegać. Bardzo Państwu dziękuję. Również dziękuję bardzo za rozmowę. Łukaszowi również. Dziękuję. Szczęść Boże.